Na ich pomoc możemy zawsze liczyć. Walczą z pożarami, pomagają przy wypadkach drogowych, powodziach czy innych klęskach żywiołowych. Są tam, gdzie ludzie potrzebują ich pomocy. 4 maja obchodziliśmy Dzień Strażaka. Mamy do czynienia na co dzień z różnymi sprawami. Począwszy od przysłowiowego kota na drzewie, poprzez wypadki drogowe, pożary, kataklizmy, powodzie. W tym wszystkim po prostu uczestniczymy na co dzień. Tak naprawdę dzisiaj świętujemy, pokazujemy tutaj sprzęt, ale nie wiemy, czy za kilka minut nie będziemy musieli udać się w jakąś część powiatu, a może nawet Polski, żeby nieść pomoc osobom. W Ostródzie już od 20 lat istnieje Państwowa Straż Pożarna. Powstała w 1992 roku. Z okazji okrągłego jubileuszu 3 maja na nabrzeżu Jeziora Drwęskiego odbył się festyn z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. W bieżącym roku obchodzimy okrągły jubileusz 20-lecia i z tej okazji postanowiliśmy wyjść w miasto, wyjść do społeczeństwa, pokazać to, jak straż zmieniła się na przełomie tych 20 lat, to jakim sprzętem dzisiaj dysponujemy. Jesteśmy tutaj na nabrzeżu Jeziora Drwęskiego, gdzie duża grupa osób może obejrzeć nasze pokazy. Chcieliśmy jeszcze dokładniej zaprezentować naszą formację, przedstawić się naszemu lokalnemu społeczeństwu, można powiedzieć od strony takiej, mówiąc kolokwialnie, kuchni, żeby po prostu zobaczyli, z czym mamy do czynienia. Nie zawsze te dni otwarte zachęcają do tego, żeby przyjść do naszej jednostki, a tutaj my po prostu wyszliśmy do społeczeństwa, a 20-lecie, no okazja do tego podwójna. Festyn wzbudził spore zainteresowanie mieszkańców i turystów. Najwięcej jednak frajdy mieli najmłodsi, którzy bez przeszkód mogli podziwiać strażacki sprzęt, wozy bojowe czy przymierzyć strażackie ubrania. Dla odważnych przygotowany był podnośnik hydrauliczny. Strażacy tego dnia zaprezentowali również swój sprzęt wodny. W trakcie festynu odbyły się pokazowe ćwiczenia na wodzie. Najbardziej mnie cieszy radość, którą widzę na twarzach dzieci, kiedy przychodzą i mogą przymierzyć hełm, polać wodą lub po prostu przejechać się na wysokość pojazdem pożarniczym. No myślę, że ta radość jest największym podziękowaniem za to, co się dzisiaj tutaj dzieje. Spotkanie na nabrzeżu Jeziora Drwęskiego przebiegało tak, jak strażacy mogli sobie wymarzyć, a marzą jeszcze o jednej niezwykle ważnej sprawie – o budowie nowej siedziby. Dysponujemy już sprzętem, można powiedzieć, doskonałym. Ten sprzęt jest naprawdę nowy, profesjonalny, taki, jakiego nam potrzeba, by prowadzić skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze. Natomiast no, naszą odwieczną bolączką są warunki lokalowe. Tutaj czekamy na rozpoczęcie budowy. Tak jak pani powiedziała, w 2008 roku zostałem komendantem. Wtedy już mieliśmy opracowaną dokumentację projektową na nową strażnicę. Do dnia dzisiejszego czekamy na rozpoczęcie tej inwestycji i jest, że tak powiem, cicho. Także pod względem warunków lokalowych, socjalnych jest nam trudno. Miejmy nadzieję, że marzenia o nowej siedzibie w końcu się spełnią. W Ostródzkiej Komendzie pracuje 90 strażaków, w tym 2 kobiety. Jedną z nich jest kapitan Katarzyna Przybyłek. Najcięższe w sumie można uznać, moim zdaniem, najcięższe są doznania. Widzieć ludzką krzywdę i czasami jest naprawdę ciężko nam pomóc, chociaż staramy się, ale niestety ktoś zginie na przykład, a rodzina widzi tą osobę i najgorsze właśnie są takie sytuacje i to najbardziej mi się zdaje zapadają w pamięć. Wszystkim strażakom z okazji ich święta życzymy spokojnej, zupełnie bezpiecznej pracy, a my sami możemy się do tego przyczynić, zachowując podstawowe zasady bezpieczeństwa i to z pewnością będzie dla nich najlepszy prezent.